Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! We must return to the forest of Karnan to see what remains. And what can be done. Dokładnie. Hej, cześć, siema, nam z tej strony Jack. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w... Śródziemie Cień Wojny. Coraz bardziej zbliżamy się do końca, bo tak naprawdę zostało nam tylko jeszcze wątek Karnan, a potem lecimy już z finałem tego aktu, który odblokował nam się w poprzednim materiale, choć zakładam, że to poniekąd przez to, że wcześniej zrobiłem tą misję, która pcha wątek fabularny do przodu z Eltariel. Zobaczymy, co będzie później. Na razie w tym materiale postaram się skończyć cały wątek Karnan, no a potem zobaczymy, co będzie. Fëtor niesiony przez wiatr. Karnan poświęciła się, żeby Targaryen mógł zostać zniszczony. Jednak Zog wciąż żyje, a wiatr niesie niespokojny zapach rozkładu. Powróć do lasu Karnan i odnajdź źródło problemu. You have sacrificed much. Long afore, buried was Targaryth by Karnan in Doomshadow. Aghast my forest destroyed, my brood scattered. Now again, fire is buried, drowned in ice. And from decay come bloom. The circle is unbroken. It was an Uruk in Gorgoroth. This Zog. Chainer of Targaryth, he. Death's midwife. Raised Targaryth. Raised Orklings. A necromancer. He is near. Stains air with orc magics. Cunning he. Dwimmer crafty. They rise like tide waters. Baseborn. Beset by death. They come for you. By my oath, we will find him and honor your sacrifice. Fetter the foul or return them to dust. Defiled is the land. Cursed is the maker. The Death Talker is near. Dobra, no to lecimy. Czas upolować nekromantę. Choć coś mi się wydaje, że to chyba nie pójdzie tak łatwo, jak mogłoby, jak się wydaje. A tormented beast is he. Blade to flesh and be done. A foul all our work will be for naught if Sauron can raise the dead. This Zog cannot be far off. A właśnie to jest zabawne, bo jakby Sauron jest w stanie wskrzeszać umarłych. Kurde. Tylko z tego co widzę, to chyba jakoś nie jest ku temu zbyt chętny. Co jest dla mnie trochę śmieszne.
there. Sauron taki... We must purify the necromancer totems. Only then can we end the ritual. We must purge this blight. Okej. Okay. Zog. No jest, 72 level. No to pewnie dlatego, że nie ruszałem tego questa przez dość dłuższy czas. Okej, okay, ciekawe coś tam jak będę chciał zdominować takiego orka. Okej, okay, zabijam go po prostu. Spoko. We meet again. I am Zog, and I've been watching you for some time. You're the inspiration for all this. What better army to defeat a dead man than a legion of undead orcs? Ciekawe podejście. Dawaj, nie uda mi się tego czyścić. You will not disturb the ritual! You're facing the wrong way! Nie, nie ma szans, nie uda mi się, dopóki on tu stoi. Co jest? Żegnam. Alien. They will not stop rising until we drain the necromancer totem of its power. Super, tylko daj mi to pewnie pozbawić tej. You're not fighting us, Ranger. You're fighting the future. The dead will take Mordor for themselves. And not even you can stop us. Oh, there's more fun to come. No oczywiście. Czyli przypadkiem nie poszło za łatwo. Really? Come on, co tu przed chwilą wybuchło? Dobra, misja wykonana. I co teraz? This Zog is dangerous. His acolytes perhaps more so. We must track them down, wherever they are. Dobra, zobaczmy. Czy są gdzieś tutaj? Z tego co widzę, to chyba nie. To zobaczmy w takim razie w zadaniach. Słuchaj, czemu ja tego od razu nie sprawdziłem? W zadaniach. Tutaj. Zadania Karnan. W Kirith Ulgol i w Gorgoroth. Zakładam, że muszę wszystkie wykonać, żeby to pchać do przodu, więc... Chyba pójdziemy do Gorgoroth, tak mi się wydaje. Zog's acolytes have spread across Mordor. And we will find them. All of them. Czekaj, czy w każdej misji przyjdzie nam pogadać z Zogiem, żeby pogadać jak dobrze powiedziałem. Bardziej wysłuchać jego monologu, no bo... Jego? W sumie byle kogo. Bo my tak naprawdę gadamy sobie tutaj z tymi wszystkimi ziomkami, no to w sumie to oni gadają do nas. Taki sam monolog właściwie prowadzą, bo my im nawet nie odpowiadamy na tej gadki. No chyba, że odpowiedź liczymy jako odpowiedź ostrze, no to wtedy tak. No chyba se jaja robisz, serio? Czemu nie dokończył tego? Dobra, nieważne. Gule i Graugi, sekta Zoga ciągle wskrzesza umarłych, a to z kolei przyciąga uwagę Guli. Zajmijcie się tym z Karnan. The brothers of corruption raise their dead. Haste, haste. A stench of death surrounds. A confusion of ghouls. They rise and rise. As they rise, so shall they fall. Okej, okay, zniszcz gniazda Guli. Nie muszę tego robić, ale... No, gdzie ty idziesz, gościu? Gdzie ty idziesz? Masz oznaczone 3 punkty, a idziesz totalnie odwrotnym kierunku, w którym powinieneś się ruszać. To może to wyłączę na najlepiej. Into your holes! Bury yourselves or be buried! Talion, we must destroy the ghoul mounds. Only then will they stop. Okej, okay, czyli jednak mam to zniszczyć, tak? Czy może to jest tylko taki...
Aha, dobra, ale gdzie jest to gniazdo w takim razie? Wygląda jakby było tutaj. Aha, dobra, muszę tak grzmotać po prostu w to miejsce, dobra. W sumie to nie jest wymagane, tylko to jest bardziej taka pomoc dla mnie. Dobra, czekaj. Tutaj. Dobra, może nie bliżej, ale jest, no, jest tych punktów. Tutaj. Są zaś kule. Dup. Dobra. Nie muszę tego w sumie robić, no ale... Jak już dosłownie przechodzę obok tego, no to czemu by nie? Jak to przejdę, to dostanę za to, zakładam trochę mirianów, a one są już totalnie zbędne. Mam ich już tyle, że tak naprawdę nie wiem, co z nimi robić. Dobra. Tutaj mam pierwszy totem do oczyszczenia. Zabijemy sobie ziomeczków, a potem oczyścimy totem. A, no tak. Dobra, czekaj. Zejdź. Oczyść. Okej, przyznam, tego się nie spodziewałem. Dobra, wsiadaj. Co ty robisz, chłopie? Wsiądź na nią! Aha! Miałem tu przed chwilą pełny pasek mocy nabity, a teraz jest 0. XD. Ciekawie naprawdę to zostało zaprogramowane, nie powiem. Ważnie, przecież powinna nas spokojnie przez to przycisnąć. Zniszczone. Tu jeszcze wychodzą, ale tutaj już niestety nie wejdę. Cyk. Dobra, jedno uderzenie widzę, wystarcza na szczęście. Dobra, tutaj jest bliżej. Potem. Udajmy się tędy. Dobra, nie sądziłem, że to akurat zrobi, ale niech będzie. Kurde, wiedziałem, że to było gniazdo. Op. Bęk. Nie ma gniazda. Idziemy dalej. Kolejne do zniszczenia. Poszło? Poszło, dobra. We won't be able to end the ritual if we don't get through these ghouls. Come, Orklings! This is not death. This is life! Carrier, we must... A terrible hunger. Watch him! Dobra, zsiadamy. Zeruje się znowu ten strażnik, wskaźnik mocny, ale trudno. Oczyść. Udało się. Skakuj na kardan i lecimy dalej. A dobra, tu się po prostu zrespiło gniazdo guli, dlatego nas gnęła. Te gule tak przytłoczyły. Regubota, no ale dobra. To się nie wiem skąd się na tyle guli wzięło, no ale... Fair enough. Dobra, gniazdo zniszczone. Cel dodatkowy wykonany, choć pewnie niewiele jest wart. Jakbym miał coś chcieć za te cele dodatkowe, to wolałbym dostawać te. Aha, naprawdę? Tak po prostu... Siądź. No kurde! Dawaj, oczysz to szybko! Won!
tak jak sądziłem. Zdewinęła się stąd, tyle dobrego. Okej, dostałem klejnot, ale chyba najgorszy z możliwych. These necromancers will not stop until all the dead of Mordor have been raised. An army to rival ours. Nie wiem, czy dokładnie o to im chodzi, Celebrimbor, no ale spoko. Dobra, to teraz lecimy do Kirifungol. One necromancer is dangerous, but with many, he could create an army. Oczywiście temu staramy się zapobiec. No, come on! Dobra, go. Nie mam bladego pojęcia, jakim synu to się od razu nie dało, nie udało mi się wylecieć poza tą mutą, ale... Taki detal. Okej. Okay. W takim razie? To jest drak? Chyba? Dobra, nevermind. Strzelcy Morgota. Kult Zog'a chce wskrzesić i zwerbować strzelców Morgota, starożytny zakon orkowych wojowników. Razem z Karnan przerwijcie ten rytuał i wyślijcie strzelców z powrotem do ich grobów. Rise! They rise! Archers of Morgoth, let fly! Busy are the slaves of Zog. Fly! We must fly! Rise in haste! Archers are racing by... Who are these archers of Morgoth? Morgoth was the first Dark Lord, and these archers, long dead, were one of his creations. They were masters of their craft, and cannot be allowed to escape these caves. There they be. We must destroy their totems before more of them rise. Gdzie jest totem? Gdzie jest totem? Jeden tu, drugi jest tu. Dobra, to ty sam Karnan lataj. Ja się zajmę totemem. No come on! Co mnie przerwało? Może inaczej, nie co, bo wiem co, tylko dlaczego. Kurde. Nakarnam. Najpierw lecimy po totemy, najpierw totemy. Bo nie ma sensu walczyć z nimi, dopóki totemów się nie pozbędziemy. Chyba, że na tyle, żeby sobie życie odnowić. Zdychaj. Czyszczaj. No. Ja pierdolę, jak nie kurwa w kule ognia to jebani strzelcy. Spróbuję użyć mocnego ciosu się tam dostać. No i pyk, dziękuję. Daj. Co za... Okej, ten był akurat zwykły. No żeż... Karnan, to ty? Bo jak tak, to proszę przestań. Dobra, i teraz się możemy zająć tymi ziomkami. Co to? Gdzieś taka strzała poleciała? Przecież to jest nierealne, żeby tak coś... Żeby taka... Żeby... Przecież strzała, był taki strzał. Żeby był takie coś zrobił. Okej.
jeszcze 27. Gdzie jest Karna? Tam gdzieś. Tu. Z nią pójdzie trochę łatwiej, mam nadzieję. Dobra. Teraz tego bym sobie zeżarł, żeby karmę na tam zdrowie. Już połowę mamy. Okej. Okay. No dobra, myślę pójdzie w miarę spokojność teraz. 14 jeszcze zostało. Po prostu chyba wszystkich, którzy są w tej pieczarze. Są zwykli wrogowie, więc ich olewamy. Lecimy tylko i wyłącznie w strzelce. Jeszcze jacyś. Żyjemy ogniem. Przepraszam, ogniem. Żyjemy lodem właściwie, a nie ogniem. Dobra, jeszcze 6. Tu jest 2. Czterech, 3 jest tutaj, to gdzie zostanę? Okej, może być. Ostatnie jest tam, dobra. A nie ma miejsca, żeby tak zmierkować, dobra. To dust the archers go, and Morgoth be damned. Find Zog and his acolytes, deathless one. Lend them with fire and spare not a one. Okej, okay, kolejna misja wykonana. Misja wykonana, ale kurde, naprawdę nie wiem, czy to mówię, ale podoba mi. Lubię postacie, które tak rymują. Ale wiecie, tak rymują tak fajnie. Zog's ambitions will only increase. We must find him before he raises his own army. Dobra, to. Dostępne w Kirith Ungol. Z tego co widzę, to tutaj już go nie ma. To zobaczmy, gdzie jest teraz. Zadania. W Nurnen znowu. Płonący las. Okej. No to wracamy w takim razie pewnie do lasu samej Karlan. With each day Zog's power grows. And through each acolyte he recruits more of the undead. Postarajmy się to zatrzymać zatem. Bo wbrew pozorom jesteśmy na całkiem dobrej drodze. Dobra, wy się tam klepcie, ja sobie lecę do misji. Płonący las. Może i Karnan przetrwała starcie z Balrogiem, ale teraz akolici Zoga sprowadzają wojnę na jej teren. Ochroń las Karnan. They come for Karnan. We must destroy their totems. Dobra, najbliżej jest ten, to go. Przy okazji możemy zgarnąć Miriany, chociaż mówiłem, nie są mi to tanie już potrzebne do niczego. Find the great tree! She hides in nie, tu! Cyk, 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 cyk i cyk! Pięknie! Wszyscy zdjęci. Teraz szybkie oczyszczenie. Dobra, to chyba jednak nie Karna powoduje te wybuchy. Bo skoro nie ona, to jestem ciekaw co. Zaczynam się naprawdę wkurzać, że co próbuję na tym oczyścić, to zawsze coś mi wybuchnie pod nosem.
Biegiem. Cicho. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Dziękować. Bardzo ładnie. No, come on! Co to było? These magics poison the forest. They poison Karnan. Ja się pytam serio, co tak przed chwilą wybuchło? We'll do this Karnan the way they did the great spider. Shelob, what happened to her? One of the Nazgul drove her back into her home. No one's heard a peep since then. Okej, nie wiem, czy nie było tutaj w ogóle tekstu. Coś gadali o... Czy dobrze zrozumiałem? Gadali, czym się różni Karnan od Shelob. Ja żegnam. Nie, no jakby losowe orki po prostu tutaj wybuchają. Ale nie wiem dlaczego. Bo saperzy to nie są. Dobra, nie. Zostaw ten klejnot. Jest ci niepotrzebny. Biegnij, kończ ten wątek. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I szósty. Damy się. Niech dwóch sobie wybuchło. Spoko. Za daleko. We found the great tree. All torchbearers to the clearing. Fouled is the air, devoured by flame. We must return to Karnan now. Przy okazji możemy się też pozbyć paru jąków po drodze. Dobra, biegł się. Są. No i pięknie. Nic nie zdążyli je zrobić tak naprawdę. To mi się podoba. Oczywiście, że znowu któryś sobie wybuchnął. Oj, kolego, żeby to jeszcze... Kurde, nie mam tego fokusu. Żeby to jeszcze była prawda. Jaką wiedźmą, typie? Nie wiem, czy można nazwać drzewo wiedźmą. Dobra, drzewo, to jest dużo powiedziane. Nie, za mało właściwie powiedziane, bo to bo nie jest ona drzewem, tylko takim drzewnym duchem. Zostawić ją w spokoju. My pytajmy, ile tu będzie fal. Czemu jest nurze? Przecież to nie jest przyjdź. Tam przyjdźcie. Come, meet your end. Flame will devour your bones as mine. Bring the fire. Dobra, myślę, że to jest mój, ale nie. Już. A nie, oni te... No, co ty, jaja se robisz? Won od niej! Już myślałem, że jak ich przejmę, to przestaną. Ale ewidentnie nie. Chociaż ten nie pali, no czemu tamci palili? No idea. Dobra, zostawić go. Ten. He's done. Come, deathless one. Dobra, jeszcze tego.
Okej, okay, misja wykonana. Tylko, czy ona jest w stanie dalej walczyć? Oh, Liz burned. Choked. The forest has been cleared. They will not be back. Cursed is Zog by furious hunger. A pact unfinished. He will raise Torgoroth. Torgoroth is no more. You saw to that. Put ear to earth and heed. Brothers of corruption hold gloaming vigil. Fire will rise from ice. If Zog is able to raise the Balrog, it will be his thrall. And its power will be his. He must be stopped. You're not coming with us, are you? The long winter calls my name. Okay. Forests of Karnon must rest in dwell. Karnon, be still, or all is ash. The circle cannot be broken. Czy ona teraz zginie? Tak jakby się tego zahibernuje. Go now. Mam nadzieję, że to drugie. Choć jak to pierwsze, to się nawet nie zdziwię. Bo też sugeruje bardziej to, że ona zginie. Czy zginęła właściwie. A i co, nic? Żadnego komentarza? To aż dziwne. Dobra, zadania. Seregost. Okej, okay, tu już jest ulepszenie umiejętności smocza pieśń, czyli to jest ostatnie, tak? Czy przedostatnie? Bo w sumie u Eltariel też było, że przedostatnie, no prawie przedostatnie, dało mi ulepszenie umiejętności, a jeszcze mamy jakby... A to jest od Eltariel jeszcze zadanie w ogóle, to ciekawe. Dobra, ale zajmijmy się tym. Czyli do Seregost muszę się udać. Aj, no to też nic nie powiedzą, bo come on! Czemu oni milczą? Ktoś aż prosi jakiś komentarz. Ogień z lodu. Zog uczyni co w jego mocy, aby Balrog powstał z zamarzniętego jeziora Seregost. Musisz mu przeszkodzić. The ritual has commenced. We can waste no time. Targoroth! We call you back from your tomb. Rise and join our glory! It's working. Zog. Łatwopalny. Wręga ataki z dystansu i egzekucje. Odporny na truciznę. Nieważliwy na klątwy. Czujny, gdy ktoś się skrada. Rany go wkurzają. Oszust, bomba dymna. Ostrze wróżby. To było co? A to jest ten doskok i ostrze Morgulu. Ma włócznie. Zwiększa obrażenia klątw. Włada przeklętą bronią. Nie można go złamać, nawet przy niskim poziomie życia. No i tak bym go nie chciał przejąć. Wskrzesza zmarłych, rzuca przeklęte bomby. Ataki są groźne dla bestii. No, nie zamierzam walczyć z bestiami. Targoroth lives! It lives! Dobra, spróbujmy się zająć tymi jego ziomeczkami tutaj. No kurde! Targoroth will rise, but not for Sauron. He will fight in my army, a legion of the dead that will rival any army of Mordor. You will hear them when they come,
for they will chant my name. Zog! 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 Chyba, żeś się troszeczkę pośpieszył, kolego. Te. No i teraz weź oczyść to tam, jak to jest wszędzie po typiarze. No i jeszcze ten gnój będzie sobie rzucał. Klątwy. No, jeden. Zgadzamy się. Najpierw totemy, potem oni. Jeżeli to odwrotnie, to nie będzie miało sensu. Dobra, jeszcze jeden. Jest! Dimwit! I was about to pull life from death, and you ended it! He was to be my masterwork, and you ended it! This is how you die, Greywalker! No jak to tam chcesz? Dobra, pomłócimy go teraz troszeczkę. Oczywiście jak ktoś jest wściekły, to nie możemy go zamrozić. Zong. Okej, okay, łatwo palić. Poczekaj moment. Muszę tego wymienić sobie na szybko. Tutaj. Dobra, po pierwsze młot regionu chcę. Bo się przyda. Gdzie to było? Tutaj. Ogień. To jest bez znaczenia. To też nie. Przyszpilenie. Nie, też takie sobie. Przebocznego nie mam. Teraz go raczej nie zdołam też. Ustawić sobie kogoś na przybocznego. Chociaż w sumie? Możemy spróbować, zobaczmy. Armia. Zobaczmy. Ale nie, bo kurde, takie levele strasznie słabe. Dobra, tego możemy. Pomianuj przybocznego. Okej. Okay. Spoko. Mam kogoś na wyższym poziomie? O, tu jest. Borgu. 53. Też z dystansu będzie walczył. A reszta... No, wyższego levela chyba tu nie będzie. No nie. Dobra. To poproszę o... Przybocznego. Użyłem tego czy nie? Tak. Oszołomiony. A dlaczego? Aha, nie do przeskoczenia. Super. No jak się dostosował? Do czego? Co go oszołamia? Przez ataki z ukrycia. Ale nikt tu z ukrycia w ogóle niczego nie zrobił. Dobra, to czekaj. Muszę wrócić do tego uniku, który miałem. Czyli do Woodlorien. Skoro go się nie mogę przeskoczyć, no to nie ma sensu, żebym próbował w ogóle. Z tym młotem. W ogóle go zamrozić teraz nie mogę? Poważnie? O ty, właśnie, jeszcze tą furię mogę sobie tutaj wsadzić. Zamiast tego wystania powalonego. Będzie jeszcze lepsze, tak naprawdę. Kurde! Czego, że się dostosował? Przecież przeskakuje przez ciebie! XD jak dla mnie. Łeb, cwaniaku. Co, no to też się dostosujesz?
to chciał zobaczyć. Kurde, mogę go skontrować. O, dobrze, dziękuję, kolego. Zdychaj! I think we did it. Then Karnan's sacrifice was not in vain. Kurde, nie mogę go egzekucją walnąć. Byłoby na to chyba lepsze. Na koniec. Okej. Okay. Smocza pieśń odblokowano, dobra. Dobra, mogę go odesłać. Fight for me! Nie bardzo. Dobra, jak tam zadania? A jest tu coś jeszcze. Armia umarłych w Minas Morgul. No dobra. We have not seen the end of Zog. He will rise and rise again. Then he has not seen the end of us. Shadow and Flame! Nie wiem, czy coś powiedzieli, jak się tu teleportowali, bo akurat mi tu nie było, ale to sobie zobaczę na tym nagraniu. Ale co, kurde, będzie wracać i wracać. Co, oni chcą go wskrzesić? O, ciekawe, grałki trzy Karagory. A gdzieś tam pomiędzy nimi jeszcze klejnoty. O, klejnot właściwie. Armia umarłych. Ostatnim wysiłkiem akolici Zoga chcą wskrzesić jego samego i wznieść armię nieumarłych spośród ofiar oblężenia Minas Ithil. No ni chuja, mordy. Nie ma bata. Okej, okay, a może jednak. Dobra, czy jednak uda im się go wskrzesić? Craft. I am reborn, brothers. Look around you. The orcs who took this city. This is our army. Not Sauron's. Not the Witch King's. The dominion of those slave masters is at an end. For today, we rise! Zog's acolytes have been busy. A necromancer is never truly dead. The arena is stocked with dead Uruk, victims of the siege. An army in waiting. Ile tu jest tych ty? To temu. Vura. I told you when you killed me that I would rise and rise again. But here you are. Trying to put an end to me once more, and failing. You are a simple man. Dobra, typiarz już też widzę ubyło, czyli na szczęście to wystarczyło. Trzeba się pozbyć tych frajerów, czyli teraz został nam tylko on sam. On jest czujny, gdy się ktoś skrada, co nie? Przyśpienie go wkurza. Żelazna wola, i tak bym go nie chciał przejąć. A nie, proszę, jednak nie jest czujny już. To aż dziwne. Dobra, no to co, no to brutalny mors w takim razie, elo. Osłabimy chociaż tę drogę. You understand now, don't you? The dead aren't dead. They're just waiting for someone who will listen. Who will answer their call. Once you're out of the way, we will all rise again. Oj, raczej nie. Dobra, napierdalamy po mordzie. Ale czemu mi ta seria zeszła? Gdzie on jest? O, dobra. Się sam tak fajnie przeniósł.
Spróbujmy go tak właśnie tutaj dziabnąć po męsku od plecków. Stosował się. Nie ma tak łatwo, stary. Dobra, egzekucja! Boże, co ja się sobie pierdolił. Jak się dostosował? Do czego wielce? Gnoju. To musiał mu zadać obrażenie. Nie powiedzcie mi, że to nic nie zrobiło. No jak się dostosował? Przecież użyłem trzech różnych technik na niego teraz. Ja pierdzielę, ile można. Jeszcze? Nie mam strzał. Dobra, jeszcze są tutaj. Serio chybiłem? O, zdechnij wreszcie! I will wait among the dead. Then we will all rise together. Po moim trupie, gościu. No kurde, mogłeś go zdekapitować, naprawdę. O wiele bardziej na to zasługiwał. It is Conan. O! Okej, jednak żyje. You go burn to cinder and never to return. I told you, Ranger, undeath will defeat undeath. Okej. Wszystkie zadania Karnan ukończone, choć nie do końca. W sumie to teraz powinna dopiero wpaść smocza pieśń, no ale. Dobra. Ja się już tutaj w tym temacie nie odzywam. Okej, okay, czyli wykonane wszystkie. Tajemna runa Zog Wiekuisty. Zobaczmy, co mi to daje. Dobra, po pierwsze tutaj muszę to rozwalać wszystko, te słabsze rzeczy. To są mi totalnie niepotrzebne. Dobra, i mamy tutaj tajemna runa. Czyli to jest to samo, co mam teraz. Okej, okay, dokładnie to samo, tylko na wyższym poziomie. Bierzemy. I proszę, no na runę akurat nie musiałem wykorzystywać niczego. Świetnie. Dobra, pieścionek też możemy ulepszyć. No i dobra. Okej, czyli to będzie w takim razie tyle w tym odcinku i tyle jeśli chodzi o wszelakie questy poboczne, ponieważ tutaj, już wam pokazuję, mamy wszystkie questy poboczne, no licząc tego, bo tu zakładam coś będzie jeszcze po misji, tej głównej, co się może spieprzy w trakcie misji, będziemy mieli jednak może broń naszych fortec, nie wiem, zobaczymy. Mamy tak, wszystkie cienie przeszłości ukończyłem, nici przeznaczenia, wszystkie fieldiny zebrane i otworzone, też te kurhany, wszystkie artefakty zebrałem, wyzwania akurat na to nie patrzę, zadania dla Gondorczyków, dla Szeloby są ukończone, tak samo dla Karnan oraz dla Bruza. Znaczy dla Karnan i zadania z Bruzem związane. Tak naprawdę, to powinno bardziej tak to określić. Czyli teraz został nam tylko quest ostatni dla Eltariel i jednocześnie quest, który kończy ten akt. Zobaczymy w takim razie, co się wydarzy, ale to dopiero w kolejnym materiale. W tym to będzie ode mnie na tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny, w którym zakończymy drugi akt gry. A co przyjdzie nam później zrobić? To już czas pokaże.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!